Siema, znowu wylazłem na spacerek. Dzisiaj sobie pogadamy o niemieckich kobietach. Znowu temat będzie kontrowersyjny, aż musiałem sobie zapalić, jak mam o tym mówić. Pewnie wielu podpadnę. Chcę na początku zaznaczyć, że nie tyczy się to wszystkich. Oczywiście są wyjątki. Pierwsza sprawa, uroda. No, jak wiecie, za dobrze nie jest. Chociaż trafiają się też ładne, muszę przyznać. Ale większość jest zaniedbanych. Nie przykładają uwagi zbytnio do ubioru. Te starsze panie w ogóle, jak się ubiorą, to wyglądają jak pstrokata papuga. Zielone buty, żółta sukienka, czerwona marynarka. Do tego obwieszą się koralikami. Te młode są strasznie zarozumiałe. Przeważnie telefon w łapie, słuchawki w uszach. Też za bardzo nie dbają o swój wizerunek. Jest troszeczkę lepiej od tych starszych. Ale te młode, często zwracam na to uwagę, mają brudne buciory. Tak, jak jest w trampkach, trampki gdzieś w błocie upieprzone, słuchajcie. Troszeczkę takie niedbalstwo z ich strony. Kolejna sprawa. Nie ma za bardzo z nimi o czym porozmawiać. One są takie, że tylko gdzie iść, zjeść, zobaczyć jakiś film, moda, telefon. To są głównie ich zajęcia, ich hobby. Także tematów do rozmów z nimi za wiele nie ma. Ale na plus, co jest według mnie, bo są też plusy. Są bardziej wyzwolone seksualnie, czyli nie ma dla nich wielu tematów tabu. Przykładowo w trakcie loda, jak coś tam poleci, nic się nie stało. Normalka, jak pomylisz gdzieś przypadkowo dziurkę, przejęzyczysz się albo coś, też nie ma z tym problemu. Bardziej są tutaj oswojone, otwarte seksualnie. Tyle ode mnie. Najładniejsze tutaj, słuchajcie, są Turczynki, fajne są Arabki, jakieś Filipinki. Jak wiadomo, tutaj jest mieszanka narodowości, czyli wyszły niezłe krzyżówki. Według mnie są najfajniejsze mulatki i tak dalej. Dobra, dochodzę tutaj do ruchliwej ulicy. Teraz idę zmontować filmik z autohandlu na swój drugi kanał, nygus.pl. Pozdrawiam wszystkich, do następnego, cześć!